Przeglądam sobie Twitterka i zobaczyłem, że Niman napisał o superbecie chess klasiku, który jest rozgrywany w Rumunii. tak sobie przypomniałem: no tak, przecież jest aktualnie grany super turniej w Bukareszcie. No i stwierdzam: dobra, sprawdzę co tam się wydarzyło. Zacząłem przeglądać partie, i faktycznie muszę powiedzieć: no, Niman miał rację. Ten turniej nudny jak flaki z olejem. Ech. Ponad 80% partii zakończyło się remisikami, nawet chyba tam 85%. Było nie, no w ogóle tragedia. Jeszcze omówimy sobie formułę tego turnieju. Powiem Wam, co według mnie poszło nie tak, co powinno być zmienione. No, i teraz e, zobaczmy no chyba najciekawszą partię e, z całego turnieju. Tak, e, na dobry początek, żeby się nie smucić tak totalnie. E, tutaj prowokacyjne otwarcie ze strony Alirezy. E, Alireza ma Grube grono swoich fanów, jeszcze grubsze chyba antyfanów, przez różne akcje, ale trzeba powiedzieć, że Alireza walczy. Alireza naprawdę lubi naparzać, lubi prowokować. No i tutaj otwarcie, które jest uznawane za śmierdzące. Ja lubię białymi grać ten wariant Dlaczego czegoś Ano dlatego, że pion na C4 jest tutaj bardzo bardzo słaby, więc czarny zawsze zagra skoczek A5, zagra goniec A6, zagra skoczek E8, skoczek D6 i zawsze prędzej czy później tego piona zdobędzie. Oczywiście biały z drugiej strony ma mocarną kontrolę w centrum i bardzo dobre perspektywy na atakowanie na królewskim, ale no przy precyzyjnej grze no to czarny zazwyczaj wychodzi po prostu z pionem więcej. Natomiast tutaj Alireza pokazał bardzo świeżą ideę, bardzo nową ideę, mianowicie zagrał posunięcie C5. Czyli Alireza sobie stwierdza tak. Chcesz, koleżko, atakować mojego słabego piona? Proszę cię uprzejmie. Weź tego słabego piona. Nie jest mi on do czegokolwiek potrzebny i grajmy dalej. No, chodzi o to, że po biciu, no ten Hetwan wkracza tutaj bardzo agresywnie, goniec wkracza bardzo agresywnie. No, i teraz, jeżeli skoczek się wycofa, to nawet można zbić i później atakować po linii D. A jeżeli ten skoczek będzie broniony, no to zaraz wieża B1. Ten goniec naprawdę nie ma tutaj stabilnej pozycji i biały błyskawiczny tutaj kończy rozwój, centrum przepotężne i to wszystko za cenę zaledwie piona. W partii wieża B1 no to tutaj bicie, odbicie i C5, czyli Wesley So sobie stwierdził, że nie, 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 tutaj ja nie chcę mieć piona więcej, ja chcę, żebyś ty nie miał potężnego centrum, więc od razu to centrum podważa. I właśnie to jest fajne, że Alireza przygotował świeżą ideę, zaskoczył rywala najprawdopodobniej i już walka zeszła na jakieś bardzo dynamiczne, bardzo ciekawe tory. W partii wybicie, roszatka, no i cyk, goniec w 4 Więc biały chce się wtrynić teraz po czarnych polach do obozu przeciwnika, więc Wesley So przychodzi tutaj do defensywy. I zobaczcie, no znamy Wesleyaso. Wiemy ile razy on dudę rozwalił, a tutaj został sprowadzony na manowce, sprowadzony na nietypową pozycję i już zaczął popełniać błąd za błędem. Oczywiście, bardzo ryzykowne podejście Alirezy, ale to ryzyko e, się tutaj opłaciło. Hetman D4 w partii Nastąpiło wieża E8. No, chciałoby się tutaj zrobić szacha, żeby po prostu zdobyć tego pionka, co nie? E, no, ale oczywiście na koniec będą widły e, i z tego też powodu zostało zagrane posunięcie wieża E8. Teraz już Hetman A5 jest groźny. Na no, biały ma to w nosie. Hetman na 5 szach, skoczek C3 i zbić skoczkiem okazuje się, że nie można, bo wtedy wieża B5 z widłami. Bicie hetmanem, no to tutaj po prostu odbicie i gonie C3. Tak po prostu. I jeżeli skoczek się wycofa, no to tutaj po prostu po tych czarnych polach totalnie nie ma co zbierać. No oczywiście ucieczka wieży nie ratuje, bo wjazd tutaj, goniec bija 7. I ta wieża w potrzasku, no szalone akcje. Jeżeli chodzi o bicie hetmanem, no tutaj, kurczę, no tak chciałoby się przetestować, nie? No ale nie można. No dobra, więc w partii A6, czyli Wesley sosie się broni, żeby tutaj tych wjazdów na pole B5 nie było. No to teraz już Alireza sobie obronił. I po prostu uderzył w centrum. I zobaczcie, w jak przepiękny sposób tutaj Wesley So został rozjechany. No So sobie stwierdził, że odda dwie lekkie zawieże, żeby się zaktywizować. No ale Alireza się tutaj osłonił tymi gońcami i po prostu ma oponenta totalnie w nosie. I no, paragońcy cie końcy. wszyscy to znamy. Wieża B1, naprawdę genialne zagranie ponieważ Hetman musi zbić i to sprawia, że król czarnego będzie po prostu matowany. I faktycznie się to szybko zakończyło. Drugie genialne uderzenie, bić nie można, bo mat, więc wieża E8. No i tutaj pogoniec C3 się po prostu Wesley so poddał. No nie ma szans, że czarny przeżyje w tej pozycji, Paragońców totalnie dominuje, więc no Alireza, trzeba powiedzieć, tutaj stworzył perełkę, ale ogółem Turniej. No, był naprawdę taki sobie. I okazuje się, że no, Niman miał rację. Nic dziwnego, że o tym turnieju totalnie zapomniałem, bo na tym turnieju totalnie nic się nie działo. No, można powiedzieć, że organizator po prostu wyrzucił grube miliony w błoto. Zobaczcie, jak wyglądały wyniki końcowe. Na pierwszych czterech miejscach zawodnicy mający 5 punktów, później 4,5 pół cztery 3,5, więc bardzo spłaszczone te wyniki, a wyniki spłaszczone przez to, że było mnóstwo remisów. Zobaczcie, zaledwie, oj, tutaj muszę suwaczkiem. O. Zobaczcie, ile wygranych było. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siedem partii zakończyło się czyimś zwycięstwem i czyjąś porażką, więc było dziewięć rund, a to oznacza, że w dwóch rundach się nie zdarzyła, nie zdarzyła żadna, dosłownie żadna, wygrana. No było dwóch zawodników którzy zrewisowali to no po prostu wszystkie partie. Także naprawdę trzeba powiedzieć, że totalne nudy. No i teraz zapytacie, czym to jest spowodowane. No wydaje mi się, że tu, tutaj Niman ma jedno trafne spostrzeżenie, ale jest też druga kwestia, czyli Trafne spostrzeżenie Nimana, że te turnieje z cyklu Grand Chess Tour są po prostu na zaproszenie, więc no, zawodnicy nie czują takiej presji, że o, tutaj muszę się dobrze zaprezentować, muszę powygrywać partie, muszę grać ciekawe szachy, bo inaczej się nie, nie wiem, nie dostanę albo wypadnę z tego turnieju. No bo no, pula tych zawodników 2730 Plus no, jest mocno ograniczona. Więc oni w kółko i tak te zaproszenia dostają. A gdyby było tak, że na przykład połowa miejsc jest na zaproszenie, a połowa jest z jakiejś eliminacji, no to w tym turnieju graliby zawodnicy łaknący zwycięstw, tak? Którzy faktycznie chcą się naparzać, chcą walczyć. A drugim Problemem tego turnieju, no pomijając tempo gry, no 120 minut plus 30 sekund to jest zdecydowana przesada. 90 minut, albo nawet 60 minut plus 30 sekund, byłoby znacznie ciekawszym wyborem. Nawet tak sobie ostatnio rozmyślałem, że w sumie super systemem byłoby, gdyby zawodnicy grali partie szachów klasycznych 60 minut plus 30 sekund, ale partie startowałyby schodkowo, czyli pierwsza para startuje na przykład o 15, druga para 1520, trzecia para 1540, czwarta para 16 i tak dalej. Ponieważ w takiej sytuacji, kiedy wszyscy startują w tym samym momencie, to partie też no, z grubsza wchodzą w tą decydującą fazę, w tą najciekawszą fazę, też w tym samym momencie, więc y, trochę na transmisji jest ciężko, bo najpierw są nudy, 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 nudy. Później chwila dymy, 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 koniec. Więc a tak by było fajnie, nie? że ta partia wkracza w decydującą fazę za 20 minut ta partia i w ten sposób wydaje mi się, że byłoby to bardziej angażujące, fajniejsze na transmisji, tak w teorii przynajmniej. Natomiast według mnie drugim dużym problemem tej formuły, wydaje mi się, że między innymi dlatego ta formuła turniejów się wypala, są nagrody. W teorii brzmi to nieźle. 100 tysięcy za pierwsze miejsce, za drugie miejsce 65, no nagrody zarombiste, różnica też całkiem spora. Ale to jest problem. Nagrody są dzielone. I to sprawia, że... No, totalnie nie opłaca się ryzykować. Po co ryzykować, próbując wygrać, kiedy możesz nie ryzykować i zgarnąć, zgarnąć fajną kasę? Więc zobaczcie, jeżeli czterech zawodników miało tyle samo punktów, no to teraz możemy to na szybko policzyć. 100. Plus 65 plus 48 plus 32 to będzie 245. Podzielone na czterech. Każdy dostał 60 tysięcy dolarów. Zobaczcie, zawodnicy, którzy wygrali zaledwie jedną partię. Zawodnicy, którzy wygrali zaledwie jedną partię. No tutaj Fabiano chyba wygrał dwie, tak? Tak, wygrał dwie, bo też jedną porażkę zaliczył, więc no zawodnicy zgarnęli po 60 tysięcy. No i tak samo, no tutaj, no zawodnicy, którzy wszystko poremisowali. No jak to jest, że na takim turnieju NEPO yy, czy MVL no o tako remisują, a w turnieju kandydatów to naparzają, że hej. No tutaj też muszę przyznać, że to nie jest tak, że te partie się kończyły remisami tam po 10 czy 15 ruchach. Zawodnicy tam oczywiście próbowali, więc mogło być tych rezultatywnych partii znacznie więcej. No ale powiem tak. Turniej kosztował... No, kilka milionów złotych, tak, jeżeli sama pula nagród 350 tysięcy, do tego dochodzi wynajem sali, wynajem e, pokojów, noclegi, wiadomo, dla zawodników, dla osób zaproszonych, garza dla komentatorów, e, też e, kamerzystom trzeba zapłacić, tak, którzy... A to, a to są kwoty kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset tysięcy złotych, żeby ekipę filmową ogarnąć. Więc taki turniej jest naprawdę bardzo, bardzo drogi. No i finalnie taki turniej produkuje dla kibiców 7 no, partii, które zakończyły się jakoś rezultatywnie. Druga sprawa, zobaczcie, tutaj grał pan Dek. 2683, więc zawodnik no znacznie niżej notowany od całej reszty, a przegrał zaledwie dwie partie, więc. To Jest dla mnie informacja, że raczej zawodnicy jakoś z nim, nawet z nim jakoś specjalnie nie chcieli ryzykować. No, powiedz, jak Carlsen gra z takim gościem 2670-80, no to a to jakiegoś pierca wyciągnie, a to coś takiego podejrzanego, byle tylko sprowadzić na jakieś inne tory, partie, żeby gdzieś go tam oszukać. Więc no muszę powiedzieć, że ta formuła. Pięciogodzinnych partii, gdzie nagrody są bardzo spłaszczone, no to, no to nie sprawia, że zawodnikom chce się ryzykować. Więc wydaje mi się, że jeżeli już to właśnie tempo 90 minut plus 30 sekund. A może nawet 60 minut plus 30 sekund i nagrody bardziej na zasadzie 100. Sto... No, to wiadomo, to jest prywatna czyjaś kasa, nie? więc niech robi z tym, co, co tam sobie chce. To, to ja się tego nie czepiam, ale gdyby to była moja kasa, to bardziej bym zrobił coś na zasadzie jak na moim turnieju na 1000 osób, czyli za pierwsze miejsce 150 tysięcy dolarów, za drugie miejsce 40 tysięcy dolarów. I później tam, wiecie, po 15 na przykład, no trzeba by to policzyć, czy to się zgadza matematycznie, ale chodzi o to, żeby zawodnik wygrywający turniej zarobił bardzo dużo, zawodnik z drugiego miejsca zarobił dużo, zawodnik z trzeciego miejsca zarobił OK, a reszta to, żeby im się tam, wiecie, koszta y, zwróciły, y, no żeby tam mieli na... Jakieś tam kieszonkowe, takie podstawowe, wiecie o co chodzi, nie? Także wydaje mi się, że tak płaska dystrybucja tych nagród jest oczywiście bardzo przyjemna dla zawodników, no bo nie są zmuszani do ryzykowania, nie muszą walczyć zaciekle o wygrywanie. Remisiki są bardzo ok w takiej formule. To już nawet ta formuła z Norwegii też mi się bardzo podoba, gdzie tam są te Armagedony. Nie? Przynajmniej zawodnicy wiedzą, że nawet jeżeli pójdziemy w jakiś lekki remisik, to i tak. Ta walka o coś więcej nas nie ominie. Finalnie była czterozawodnikowa, oj tutaj się ucieło, nie widzicie, czterozawodnikowa dogrywka, którą wygrał finalnie Caruana. Ale ta dogrywka chyba nie była po to, żeby ustalić nagrody, tylko po to, żeby ustalić kto najwięcej punktów w cyklu Grand Chess Tour dostaje, no bo jest jeszcze klasyfikacja po całym cyklu. I jeszcze tak na koniec dodam, że w sumie według mnie organizatorzy tego typu turniejów powinni pójść z duchem czasów. Więc zamiast 10 zawodnikowego turnieju ja bym zrobił dwunastu zawodników, albo chociaż 11, i wiecie, kogo bym dodał? dodałbym e, na przykład Gotham Chess'a e, dodałbym e, Annę Kramlik, Kramling może e, Aleksandrę Botes e, rozumiecie o co chodzi e, że, bo ci influencerzy szachowi o takowy za darmo by zagrali w tym turnieju. Tylko po to, żeby mieć content, tylko po to, żeby mieć okazję zmierzyć się z tak topowymi zawodnikami, a to no, przyciągnęłoby naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy kibiców. Jeszcze nikt czegoś takiego nie zrobił, nie było. Elitarnego turnieju, do którego mm, zostaliby y, dorzuceni influencerzy szachowi, więc wydaje mi się, że pierwszy organizator, y, który zrobi coś takiego, no to wypromuje swój turniej y, naprawdę srogo. Oczywiście wiem, że teraz część widzów powie: no ale Dawid, no szanujmy się, gdzie jakiś GOTAM przez ranking 2300 do Alirezy ranking 2744. No wiadomo, no, wynik takiego influencera w takim turnieju no, jest totalnie znany, ale z drugiej strony, dodanie takiego influencera szachowego do tego rodzaju turnieju sprawia, że nagrody mogą pójść nawet razy dwa. No bo wiadomo, że sponsorzy idą tam gdzie są kibice, a tacy influencerzy naprawdę wielu, wielu kibiców szachowych są w stanie przyciągnąć.